festiwalem pierwszym, mój pierwszy festiwal, 1981 rok. Obóz tańca i ruchu we Włoszczowej. Wtedy, w tamtych czasach. Super wrażenia, super, super doświadczenia. Na festiwalu byłem kilka razy. Byłem szefem sztabu, byłem rzecznikiem prasowym, ale najważniejsze, byłem też komendantem obozu festiwalowego. To dopiero daje poczucie tego, że jest się dziećmi, robi się coś wspaniałego, coś, co zostaje po latach, bo czasami spotykam się z ludźmi, z którymi wtedy byliśmy. Festiwal czym był, czym powinien być? Wspaniałym spotkaniem młodzieży, której się chce, z dzieciakami, które mają aspiracje, którym przybliżamy to, co najważniejsze. Kultura, zajęcie, ciekawość świata, poznanie czegoś. Fakt, że dostawały ostro też gwizdek, bowiem festiwal, zwłaszcza taniec i ruch, to ciężka praca. I raz, dwa, dwa, trzy, cztery, i dwa, trzy, dwa, cztery, i trzy, dwa, trzy, cztery. Co to znaczy? A to znaczy, że na tempa trzeba było powtarzać cały czas kroki. Oni ciężko pracowali. Myśmy prowadzili festiwal metodą pracy harcerskiej, ale oczywiście nie były to obozy leśne w namiotach. Dzieci przyjeżdżały ze strojami, dzieci tańczyły, przedstawiały układy choreograficzne i układy taneczne. Tego się nie da zrobić na leśnej polanie, tego się nie da też zrobić na asfalcie. Mimo że był lipiec, to one tańczyły w halach. W halach na Jagiellońskiej, w halach szkolnych, w salach gimnastycznych, no a potem kadzielnia. Ale one wiedziały, będzie występ na kadzielni. Najpierw ciężkie szykowanie, 2 tygodnie pracy, przy czym tak, osobno pracowały dzieciaki, a osobno kadra. Bowiem ten festiwal to nie była żadna forma turnieju artystycznego, tam nie chodziło o rywalizację. Owszem, były jodły, ale te jodły, tak jak w olimpiadzie, były nagrodą za uczestnictwo. Dzieciaki się świetnie bawiły i myśmy się z nimi wspaniale bawili. Zresztą wspólnie, w harcerstwo to jedna zabawa, od 7 do 107 lat. Były takie małe dzieciaczki, które tańczyły te swoje, prawda, obereczki, gonionego we wspaniałych strojach, ale była też młodzież starsza. Wiem, bo ja z nimi sam zatańczyłem na scenie, tańczyłem rolę czarownicy i 8 wirujących kręgów wokół mnie. I ta scena, i kadzielnia, i to wszystko gra, i huczy, i muzyka. A ja trzymałem wtedy Moniczkę, która wypadła mi z układu i dlatego siedziała u mnie na ramionach. Byliśmy wielką czarownicą, żeby mogła zatańczyć. Druhu, jakie to wspaniałe. Tylko dla tego fragmentu. No, stare faceta ruszyło mnie. Ale festiwal to przede wszystkim też przygoda. Pokazywaliśmy kawałek świata. Przyjeżdżali do Kielc, Kielce, Karczówka, oczywiście Jaskinia Raj. Zwiedzanie Gór Świętokrzyskich, wycieczki po okolicy. Pewnie dzisiaj byłoby tego więcej, bo sam często jeżdżę w ten wspaniały region i wiem, ile wspaniałych rzeczy jest dzisiaj do pokazania, kiedy doszły i Bałtów, i parę zamków odnowionych, i wspaniałe rzeczy. I warto to utrzymać. Połączyć kilka rzeczy. Po pierwsze, połączyć to, co jest w metodzie harcerskiej najważniejsze. Wyjść, zobaczyć, pomóc, zrobić. Żyć ciekawie, robić coś interesującego. Tego uczy harcerstwo. Praca zespołowa, ale praca dla siebie. Jeżeli zarażą się takie dzieciaki metodą harcerską i kulturę, połkną bakcyla kultury, to im to zostanie. To po pierwsze. Po drugie, robią coś ciekawego. Robią dla siebie, ale robią dla innych. Jeżeli to zostanie, to będziemy mieli wspaniałe społeczeństwo obywatelskie. Po trzecie, kultura, którą musimy cenić, szanować. Nie tylko w mojej, bo ja prowadziłem obozy tańca i ruchu, ale były obozy folklorystyczne, teatr, kabaret, indywidualne występy, super zabawa. Czasami jeżdżę na jubileuszowe koncerty na kadzielni i wtedy siedzimy, widzimy, że ta młodzież nadal jest wspaniała, nadal potrafi się bawić. Zetknięcie różnych regionów, różnych szkół, różnych środowisk. Poznanie, jeżeli ludzie się poznają wzajemnie z różnych środowisk. My jesteśmy społeczeństwem homogenicznym. Polacy, jeden naród, jeden język, jedna religia, kraj między Bugiem, Nysą, między Tatrami a Bałtykiem, ale przyjeżdżają do nas też obcy. Poznawajmy się, zrozummy się. Tego nam stale trzeba i to przesłanie pozostaje aktualne jak dziś. Tego festiwal uczył, bo pokazywał, jak się po prostu bawimy. To te wspaniałe formy, bo metoda harcerska to to, co się działo również pomiędzy tymi zajęciami, pomiędzy koncertami, tym, co się działo przez te 2 tygodnie na samych Kielcach. Mieszkaliśmy w internacie, no bo mówię, stroje drogie, trzeba było je szanować, gdzieś trzeba było tańczyć. Ale to też były wspaniałe biegi po Karczówce, wyprawy po okolicy. No i ten korowód na Sienkiewicza.
Kto tego nie widział, kto tego nie przeżył, kto nie wie, czym było to, jak ujawniały się kreatywność tych dzieciaków, jak one potrafiły w strojach przejść, zainteresować, a i cieszyliśmy się też uznaniem mieszkańców. Ja myślę, że sami Kielczanie doskonale wiedzą, ile wartości przynosił im festiwal. Po drugie, zawsze pełna kadzielnia. Nigdy nie było tak, żeby były luki. Na kadzielnię ciężko było wejść w dni koncertów. I chciałbym, żeby to zostało. Te przesłanie. Kadra jest, pomysły są, metoda jest sprawdzona. Owszem, trzeba je robić nową treścią, bo takie są wymogi. Zmienia się wszystko wokół nas, zmieniamy się my. Zostają tylko idee. Prawa są przecież stałe. Tak jak my, harcerze, ciągle odwołujemy się do prawa harcerskiego, do ideałów wynikających z krzyża, do wartości dla nas niezmiennych, kultura wśród nich jest. Metoda harcerska jest. Festiwal jako forma zostaje. I te wspaniałe przygody, i te anegdoty, które z wieloma druhami, tymi, którzy patrzą na nas już dzisiaj z góry, których nie ma między nami, ale i ci, którzy są, którzy ciągle chcą, starają się, pracują. Powiem tak, ja miałem taką osobistą wielką satysfakcję. To u mnie zaczynała karierę na moim obozie jako moja zastępczynia Ewa, która później była komendantką całego festiwalu. Super sprawa. Tak to powinno być. Zresztą to jest zgodne z metodą harcerską, metodą instruktorską. Dostaję stanowisko, wychowuję następcę, ktoś po mnie idzie. A co idzie? Ojejku, ile wspaniałych wzruszeń, ile doznań, ile te dzieciaki włożyły pracy, energii, zaangażowania, kadra. Bo proszę pamiętać, my mówimy o dzieciach, no bo dzieci są przedmiotem naszych instruktorskich oddziałów wychowawczych. Ale na warsztaty przyjeżdżali ci, którzy zaczynali z nimi pracować. Byli wśród nich nauczyciele, którzy zaczynali pracę u podstaw, no bo trzeba zrobić szkole, akademię, no bo jakiś występ z okazji, ku czci, patrona czy coś. Przyjeżdżali, spotykali się ze wspaniałymi instruktorami zbieranymi z różnych środowisk teatralnych, baletowych, muzealnych, artyści wspaniali, znakomici. Nie chcę wymieniać, bo ich lista na pewno pojawi się w inny sposób. I uczyli się metodyki pracy artystycznej. To, co robiliśmy na Akademiach Aktywu Kulturalnego, na animacjach kultury, na tych podstawowych rzeczach, które w harcerstwie zaczynają się od najprostszych rzeczy. Bo harcerstwo, sposób jego prezentacji, to też jest kultura. Wszystko jest kulturą. I niech ona trwa. Czuwaj.